Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Nadszedł czas, aby dać upust kreatywności. Od czego by to zacząć? O, farba. I do tego mój ulubiony kolor. Wezmę to sobie. Hej, ja tego właśnie używałam. To mój szczęśliwy dzień. Żartujesz sobie ze mnie? Cześć, jak się macie? O, darmowe farbki. Chętnie skorzystam. Dobrze, że mam więcej tych farbek. Gdzie one się podziały? To jest świetne. Co się dzieje? To wszystko, co mam? Jak mam teraz tworzyć sztukę? Ups. Macie przechlapane. Zniszczyła mi fryzurę. Gdzie jesteśmy? Nadszedł czas na wyzwania artystyczne. Och, okej. Poczekajcie tylko sekundę. Proszę się nie spieszyć. O, to jest. Wasze pierwsze zadanie. O, jakie urocze! Wiedziałam, że wam się spodoba. Na co jeszcze czekamy? Ale ona ma zapał do pracy. Uwielbiam malować, a to zadanie powinno być proste. Wow, popatrz na to. To daje mi pewien pomysł, ale będzie śmiesznie. Rozdmucham tę farbę na całej kartce. Nie, stój! Mam cię. Poczekaj, może to wcale nie taki głupi pomysł. Da się coś z tym zrobić. Co powiedziałaś? Zobacz. Pomaluję kontur. Potem dmuchnę przez słomkę. Będę używać różnych kolorów i zrobię tak wokół całego serca. Potem narysuję twarz na środku. To będzie urocze. Och, dam jej różowe policzki. Jestem genialna. Powinnam to robić częściej. Jest tak kolorowo. Mogę pokazać już nauczycielce. I jak? A to wszystko dzięki mnie. Żartujesz sobie. To teraz moja kolej. Użyję różowej farby. Powodzenia. Nie potrzebuję szczęścia. Różowy jest najlepszy. Czas na rewanż. Hej, co robisz? Przestań. Za co to? Zemsta jest słodka. Och, będę musiała sobie jakoś z tym poradzić. Wymieszam to razem. Może coś dobrego się wydarzy. Dobrze jej tak. Wiem, co zrobię. Zamoczę tę foremkę w kształcie serca w farbie. Upewnię się, że jest dobrze pokryta. Następnie mogę przycisnąć ją do papieru. Dzięki temu uzyskam różowe serduszko. I mogę przebijać bąbelki. Niezła zabawa. Pokryję całą kartkę serduszkami. Skończyłam. Wow, tego się nie spodziewałam. Niech no się przyjrze. Bardzo kreatywne. Podoba się pani? A ty co tam masz? To jak tęcza. Jest taka kolorowa. Więc kto jest zwycięzcą? Zwycięża! Po mnie? Naprawdę? Wow! Dobra robota. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Zdejmij to ze mnie. To był jeden z moich najlepszych obrazów. Mi się podoba. Nadszedł czas na pierwsze wyzwanie. Chcę, żebyście namalowały te kwiaty. Możecie też wybrać motyw oceanu. Hej, ty słuchasz w ogóle? Co jest? Mamy wyzwanie. Co? Musisz malować. Dajcie mi spokój. Zaraz. To wygląda dobrze. Muszę zrobić małe zakupy. To było proste. Ło, uważaj! Ekspresowa przesyłka. Spójrz na to. To takie urocze. Zawsze chciałam mieć zwierzątko. Ha, widzisz to? On pływa. Ło, niewiarygodne. Nie wstydź się, możesz być zazdrosna. Czas wykazać się kreatywnością. Mój mały kumpel żółw zrobi za mnie całą robotę. Dam mu pisak, a następnie może zacząć działać. Wow, prawdziwy z niego artysta. Jest niczym morski Picasso. To wystarczy. Teraz to pokoloruję. Użyję jasnych kolorów. Następnie dodam łodygę. Wow, wspaniałe. To jak bycie pośród natury. Nie mogę się doczekać, aż pokażę to nauczycielce. Spójrz na to. Możecie bić brawa. I jak mam niby z tym konkurować? Nie mogę kupić żadnych fajnych gadżetów. Jestem spłukana. Popatrzcie tylko sami. Co ja mam zrobić? Chwileczkę. Mam pomysł. Niezła fala brachu. To może się udać.
Będę potrzebować pudełka kleju. Dodam do niego niebieską farbę. Teraz to wymieszam. Muszę to dobrze połączyć. Wygląda dobrze. Nabiorę trochę i nałożę to na papier. Rozsmaruję to na kartce. I na co komu pędzel? Poczekam, aż to zastygnie. Teraz mogę to postawić mojego surfera. Właśnie tutaj. Wow, wygląda świetnie. Wyglądają na zadowolonych. Myślę, że to już jest gotowe. Proszę pani. Mam nadzieję, że się pani spodoba. Wow, dobra robota. Żadne fale im nie straszne. Świetna robota. A co to jest tutaj? To jest kwiat. Jestem z tego bardzo dumna. Jakie to piękne. No a tutaj mamy to coś. To łatwa decyzja. Wrzucę to do śmieci. Co? Serio? A to postawię tutaj. Zwyciężasz. Tak, ale się cieszę. Ach, ta praca pędzla. Ten tajemniczy uśmiech. Tak bardzo chciałabym mieć ten obraz, ale to zawsze będzie tylko marzeniem. O, nie mam żadnych pieniędzy. Wszystko w porządku? A, tak. Namalujcie mi trochę gotówki. Za proste. To może być trudne. Nie dla mnie. Czy to jest złota teczka? Tak. Jest pełna pieniędzy. To jest moje kieszonkowe. Wiesz, na drobne wydatki. Resztę trzymam w banku. To jest piękne. Chcę ich dotknąć. Proszę, bardzo proszę. Ech, możesz sobie wziąć te monety. I tak ich nie lubię. Proszę bardzo. Na pewno? Jestem bogata. Wow, dzięki. Lepiej zacznę od razu. Położę kartę na monecie. A następnie zakoloruję ją ołówkiem. O, to nie wygląda dobrze. Liczyłam na coś lepszego. Moja kolej. Muszę o tym pomyśleć. Ach, tak lepiej. Chwileczkę. Mam pewien pomysł. Robimy sztukę. Spróbujmy jeszcze raz. Wytnę okrąg na moim arkuszu. Następnie pokoloruję je. Nie chcę żadnych luk. Teraz coś na nim narysuję. To będzie moja własna waluta. Będzie ona unikalna. Och, jakie słodkie. Zrobię więcej. To jest to. Skończyłam. O, całkiem nieźle. Dobra, muszę to przebić. O, co ty robisz? Za chwilę się dowiesz. Będziesz zaskoczona. Nie zrobisz tego. A właśnie, że zrobię. Potrzebuję moich naklejek. Zacznijmy od tej. Dodam trochę koloru. Uwielbiam ten błękit. To istne arcydzieło. Położę to wraz z resztą. Teraz je przykryję. Pora na prawdziwą zabawę. To sprawi, że będą pachnieć niesamowicie. Na razie wszystko idzie dobrze, ale jeszcze nie skończyłam. Przykleję to do moich pieniędzy. Idealne. I pachnie fantastycznie. Hej, musisz to zobaczyć. O, ona nie kłamała. To naprawdę jest zaskakujące. Pokażcie mi te zieleniuśkie pieniądze. Wow, czy to jest to, co myślę? Czy mogę to zobaczyć? Teteczkę? Tak, daj mi ją. To jest to wspaniałe. Hej, co z naszym wyzwaniem? No właśnie, kto wygrał? Nie ma to już znaczenia. Na razie, jadę na wakacje. I co teraz? Ha, chyba wiem, co to jest. Nauka to świetna zabawa. To wcale nie ma być zabawa. To poważna sprawa. Możemy się skupić. Mieszam tu chemikalia. Jak na razie idzie dobrze. Reakcje wydają się stabilne. A teraz zrobię coś alternatywnego. Po prostu powiedz, że będziesz mieszać. Tak jak zrobiłby to każdy człowiek. Hej, ale ładne. Już wiem. Moment. To wygląda ciekawie. Mogę to dodać do mieszanki? A, tak, zrobię to. Co złego może się wydarzyć? Molly, przestań. Spoko, mam wszystko pod kontrolą. Mam nadzieję. Na pewno nic się nie stanie, prawda? To nie wygląda dobrze. Co ty narobiłaś? Wow, ale ekstra! Jestem geniuszem! Potrafię kontrolować pogodę! Chyba musimy stąd uciekać. Natychmiast. Ale... W nogi! Gdzie są nasze rzeczy?
zniknęły. Wszystko straciłyśmy. Ugh, to wszystko twoja wina. Cóż, według mnie trudno tu znaleźć winnego. Ugh, no dobra, to przeze mnie. Kiedyś będziemy się z tego śmiały. No nic, muszę gdzieś zadzwonić. Hej, potrzebuję pomocy. Dzięki, spodoba ci się to. To ty dzwoniłaś? Możesz to postawić tam. Proszę bardzo. Idealne miejsce. To nie potrwa długo. Rama łóżka jest gotowa, a oto materac. Wow, bardzo dziękuję. Masz tu napiwek? Zawsze do usług. Przyda mi się jeszcze kocyk. Teraz jest idealnie. Dodam też poduszki. Wygląda tak przytulnie. Przydadzą się też dodatki. Zaczynam czuć się jak w domu. Wygląda świetnie. Poduszek nigdy za wiele. A do tego nastrojowe światło. Jest bosko. Niech spojrzę. Masz tu sporo różu. Ale nawet się zainspirowałam. Powinnam urządzić swoją stronę. Ale nie mam zbyt wiele kasy. Raczej nic za to nie kupię. Ale to nic. Wiem, co zrobię. Ciekawe, jak tam moje akcje. Hej. Mogę w czymś pomóc? Owszem. Okej, jesteś dziwna. Chipsa? Są ostre. Nie, nie chcę twoich chipsów. Tak myślałem. Pójdziesz sobie, jeśli ci zapłacę? Nie, raczej nie. Ale nic innego nie mam. Wiesz, czego chcę. A więc tak wygląda koniec? Buh! Wariatka! Nareszcie. Myślałam, że nigdy sobie nie pójdzie. Wezmę to. Właśnie tego potrzebuję. Czas zacząć dekorowanie. Materac umieszczę tutaj. Ale nie zostawię go tak. Potrzebuję pościeli. Oczywiście jest czarna. Będę w niej spała jak suseł. Co jeszcze? Ach, poduszki. Wyglądają na wygodne. Załatwię też roślinki i ozdoby. Dobry piesek? Potrzebuję miejsca do przechowywania. Umieszczę tu swoje książki. Poduszka na grobek wprowadzi domową atmosferę. Światełka w kształcie trumien również. A to pozycja obowiązkowa. Dodam jeszcze tylko ostatnie detale. Oczywiście muszę mieć czaszkę. I jeszcze trochę poduszek. Idealne miejsce do relaksu. Chyba skończyłam. Mam tu wszystko, co lubię. Jest mrocznie i ponuro. Bardzo w twoim stylu. Super. Znasz się na projektowaniu wnętrz? O, czegoś mi tu brakuje. Muszę mieć coś jeszcze. O, a co robi Lizzie? Wow, ale fajny pomysł. Powieszę na ścianie niebieski materiał. Przyczepię go pineskami. Ładnie kontrastuje z czernią. Ale to nie wszystko. Patrzcie. Nieźle, prawda? O, też to chcę. Niech pomyślę. Może wykorzystam ten kocyk. Czas go trochę przerobić. Ale będzie super. Wytnę z niego kółka. Są urocze i puszyste. Ale potrzebuję ich więcej. Tyle chyba wystarczy. To już mi się nie przyda. Weź to ode mnie. Nienawidzę różu. Ups, sorki. Muszę to dokończyć. Przyczepię pluszowe kółka do ramy łóżka. Będzie bardziej kolorowo. Wygląda ślicznie. A teraz wytnę z papieru motylki. Wszyscy lubią motylki. To będzie dekoracja na ścianę. Jest cudownie, prawda? Całkiem w porządku. A teraz wybacz, muszę nałożyć makijaż. Właśnie na to liczyłam. Czasem sama się zadziwiam. Zobacz. Jak ty to zrobiłaś? Nie mogę pozwolić, żeby miała lepszy pokój. Na szczęście mam pomysł. Potrzebuję tylko mojej ulubionej różowej szminki. Czyż nie jest śliczna? Dzięki niej zawsze dobrze wyglądam. Okej, tyle wystarczy. Czas na buziaczki. Mua, 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 mua. Co ona wyprawia? Nie podoba mi się to. Jeszcze kilka i gotowe. Coś pięknego. Chłopcy pewnie za tobą szaleją. O, przypomniało mi się coś. Gdzie ona idzie?
Bibi, uwaga, jadę! Te kwiatki są cudne. Zazdrość to nic złego. A więc to tak. Ja też wiem, co zrobić. Hej, wracaj tu! Wow! Lubisz kwiatki? To spójrz na te. Imponujące, co? I sama zrobiłam wazon. O, są ładniutkie. Przyznaj, że obie świetnie się spisałyśmy. To nie mój styl, ale przyznaję, jest ładnie. Dzięki. Mam tu wszystko, co lubię. Jest strasznie mrocznie, zupełnie jak w domu. Wszyscy lubią patrzeć na upiorną lalkę po przebudzeniu. Nie przekonują mnie te trumny. Ale skoro tobie się podobają, ja postawiłam na weselszą atmosferę. Taką, która odzwierciedla moją osobowość. Dla mnie wygląda to koszmarnie. Ale rozumiem, że tobie się podoba. Byłoby nudno, gdybyśmy lubiły te same rzeczy. Piąteczka! No dobra, ale nikomu nie mów. Okej. Będziecie malować ptaszka. To wasze pierwsze artystyczne wyzwanie. Pomyślmy. Och, ten szalik. To będzie bułka z masłem. Co? Czy to jest to, co myślę? Uciekaj stąd, głupi ptaku. Przynajmniej mogę wykorzystać tę sytuację. W sumie to mam coś, co może mi pomóc. Och, skąd to się tu wzięło? Nieważne, jak już mówiłam. Ha? Czy to jest jakiś nieśmieszny żart? Okej, nareszcie. To moje rzeczy. Super, kolejna nudna książka. Nie chcę jej. Okulary? Nic z tych rzeczy mi się nie przyda. A co to za matematyka? Niby mam wiedzieć, co to znaczy? Chociaż w sumie. Mogę wykorzystać liczby. Po narysowaniu konturów dodam tutaj kilka magicznych cyfr. I na główce też. Zaczyna wyglądać jak ptaszek, prawda? A teraz czas na kolory. Jak się czujesz, ptaszyno? Będziesz mieć piękne piórka we wszystkich kolorach tęczy. I gotowe. Co pani myśli? Widzi pani tu różne cyferki? Świetna robota. A twoje dzieło? Dorwała mnie fatalna pogoda. Mam tylko to. Fuj! Eni, wygrywasz tę rundę. Ojej! To dla mnie? Dzięki! Nie da się pracować w takich warunkach. Mogłam się tego spodziewać. Och, nadchodzi kolejne wyzwanie. Widziałam w życiu mnóstwo jabłek. Wiem, od czego zacząć. Najważniejszy jest idealnie okrągły kształt. Ale gdzie mam narysować ogonek? Koło zajęło całą stronę. Och! Zacznę od nowa. Przydałaby mi się inspiracja. Chwila. Widzę idealne jabłko. Jej uwaga jest odwrócona. Do dzieła! Zaczynam misję jabłko. Jestem uzbrojona i w pełni gotowa. Wystarczy ładne cięcie. Co ona robi? Przestań! Siadaj na miejsce. Przepraszam. Kurczę, byłam tak blisko. Zrobię, co potrafię. Na przykład napiszę jabłko po angielsku. To proste. Momencik. A jeśli podzielę to przez 5, a raczej przez jabłko, to na pewno uda mi się coś stworzyć. Okej, niech ta piątka będzie nieco większa. Kto by pomyślał, że z cyferki można zrobić połówkę jabłka? Nikt by się nie domyślił, że zaczęło się od liczby. Szczególnie, gdy rysunek będzie pokolorowany. Dzięki odpowiedniemu zabarwieniu jabłko wygląda jak prawdziwe. O, jeszcze ogonek. I odrobina cienia. To już ostatnie szlify. Aż mam ochotę je schrupać. Zgadzacie się? Tadam! Skończyłam. Ja też. Ależ realistyczne. A to? Kiepskie. Cóż, wybór jest oczywisty. Brawo, Eni! Wygrałam! O, tak! Zjadłabym sobie prawdziwe jabłko. Ja też. Och, ktoś już je pogryzł.
twój! Ha! Dobrze, że moje jest nienaruszone. Och, mój ukochany psiaku! Jesteś taki śliczny! W sumie to może go narysujecie? Natychmiast! Och, do dzieła! Jestem ekspertką od piesków! Wystarczy głowa, tułów i cztery łapy! Ale wygląda trochę nudno, prawda? Och, spróbuję jeszcze raz! Chyba powinien być większy! Och, nadal słabo! Nie! Okropnie! Och! Hej! Co? Uspokój się! Hej, chyba mam pomysł! Mogę wykorzystać dłoń jako szablon! A kiedy już stworzę kontury, będę mogła zająć się szczegółami! Zobaczycie, to będzie super! Widzicie? A teraz wystarczy pokolorować! Ten psiaczek będzie brązowy! A język oczywiście ma różowy! To psi znak rozpoznawczy! Tada! Podoba się pani? Cóż za uderzające podobieństwo! A jak twoje dzieło, Eni? Co? Ach, nie masz rysunku? To oznacza, że pani Emma wygrała! Och, wyglądają pysznie, dziękuję! To czekoladowe pieski! Zacznę od tego. Wydaje się smaczny. Ale kremowy! To nie fair! Uspokój się, kochana. Weź sobie jednego. Och, naprawdę? Dziękuję. To moja nowa szkoła. Taka normalna. Wreszcie przyszłaś! No tak. Pokażę ci twój pokój. Ładny, co? Nieco skromny. Na przykład łóżko. Ale ma potencjał. To dopiero pokój. Bardzo mroczny. Taki jak lubię. Tak, to da się zrobić. Zaraz. Po co mi dwa łóżka? O co tutaj chodzi? Cóż, to zabawne. Rzecz w tym, że... Cześć! Masz fajny, ponury styl. Chodź tu. Wow, jaka zwinna. Na pewno się zaprzyjaźnimy. To niemożliwe. Podzielę nasz pokój. Zostań u siebie, a ja zostanę u siebie. Włożę coś wygodnego. Od razu lepiej. Pora na lekturę. Rozpakuję się. O, pudełko się rusza. Halo? Ktoś tam jest? Suszy, najlepiej to sprawdzić. Oj! A więc to tak. Nie wiesz, z kim zadzierasz. Zaraz. Dokąd to idzie? Tak, przenieś pudełka. Nie rób bałaganu. Serio. Inaczej sama sprzątniesz. Pajęczyny są obrzydliwe. Wyrzucę je. Kwiatki są ładniejsze. Powieszę je na ścianie. Mam wiszący ogród. Jest śliczny. Ale może być lepiej. Powieszę lampki. Cudownie! O, co się tam dzieje? Chyba powinnam zacząć. Nie, nic jasnego. O tak, świetnie. Czerni nigdy za wiele. Dodam parę okien. I je ozdobię. Przykleję to do ściany. Elegancko. Będę mieć gotycki wystrój. I o to mi chodzi. Idealnie. Mamy zupełnie inne gusta. Hej, a to co? Fuj, pająki! To ohydne! Wyjmę coś z walizki. To wiele zmieni. Tego mi trzeba. Oczywiście czarnego. Wow, jak tego dużo. O! Nic ci nie jest? Ratuj, zostałam mumią. Spokojnie, jestem tu. Uwolnię cię. Gotowe. Przestraszyłam się. Wszystko w porządku? Zostałyśmy przyjaciółkami. Zabieraj łapę. Tak się odwdzięczasz? Powieszę tiul na ścianie. Poczuję się jak w krypcie. Czego chcieć więcej? Ha! Chyba na coś wpadłam. Nawlekę materiał na obręcz. Na całej szerokości. Właśnie tego chciałam. Powieszę to nad łóżkiem. Jeszcze świeża pościel i zabawki.
coraz przytulniej. Bardzo się cieszę. Przytul mnie. Pora na eksperyment. Zmieszam te płyny. Dobrze mi idzie. Jeszcze jeden składnik. Uroczy pajączek. Pająk! Zabierz go! Mój miś! Odpadła mu głowa! To twoja wina! Co ty pleciesz? Chodź, misiu! Nie! Chwileczkę, mam pomysł! Wykorzystam to! Położę watę na podłodze. Przygotowałam światełka LED. Ukryję je w wacie. Teraz je włączę. Wow, doskonale! Przymocuję sznurek i powieszę pod sufitem. Moje własne chmurki są piękne. To świetna ozdoba pokoju. Mogłabym je podziwiać bez końca. Przyjemny widok. To zasługa misia. Mam czas na manikur. Ech, możesz to wyłączyć. Jest za jasno. Też chcę lampę. Z czego ją zrobić? To ciekawe. Skąd się wzięły? Nie narzekam. Zaraz, są sztuczne. Wielka szkoda. Chociaż może je wykorzystam. Położę je na blaszę. Na dnie leży tektura. Nałożę piankę montażową. Zanim stwardnieje, przyczepię lampki. Ułożę je na kształt fali. Dodam więcej pianki. Nie chcę zostawić dziur. Mogą wystawać, nic nie szkodzi. Dodam kości. Ma być realistycznie. Nie może zabraknąć czaszki. Teraz pomaluję. Farbą w sprayu. Tak będzie szybciej. Odrobina czerwieni. Jest świetnie. Najlepsza lampka nocna na świecie. Można przy niej czytać. Jestem z niej zadowolona. Sprawia mi radość. Każdy powinien taką mieć. Mogę wrócić do czytania, ale nie mogę oderwać wzroku. Nie ma to jak świeży manikur. Okropnie się zmęczyłam. Co? W kocu jest dziura. Jak to się stało? To irytujące. Ale nie szkodzi. Najpierw coś wezmę. Spokojnie. Zabieram toaletkę. Co robisz? Upsy, wybacz. Ustawię tutaj. I co? No tak, koc. Wprowadzę parę zmian. Tu przetnę, tu rozedrę. To wystarczy. Jak to wygląda? Powieszę koc na lustrze. Dziura jest w kształcie serca. Dodam ozdoby. Świetne miejsce na kosmetyki. Cudowne. Teraz je wypróbuję. Przypudruję nosek. Chcę więcej nietoperzy. To ładne lusterka. Przykleję je do ściany. Potrzebuję stołu. Wow, ile tu rzeczy. Nie mogę zapomnieć o flamingu. I obrazki na ściany. Wstawię małe meble. Nie chcę kolorowych kwiatów. One i tak zwiędną. Wow, jak tu ładnie. Cudownie. Czuję się jak u siebie. Jest mi wygodnie. Świetnie się spisałam. Mrocznie, ponuro i stylowo. Rodzice byliby dumni. Jakie miękkie chmurki. Przeczytam sobie bajkę. Co? Co to jest? Co tam masz? Pokaż to. Może się przyda? Wiem, co zrobię. Mam drewniane koło. Posmaruję je klejem. I przykleję blok florystyczny. Docisnę, żeby się przykleił. Przewlokę przez niego rurkę. To samo z drugiej strony. Ustawię ją tak. Powieszę pajęczyny. Przykryję nimi blok. Właśnie tak. Dodam pająki i czaszki. I oczywiście nietoperza. Przywiążę tu gumkę. Zamocuję go. A teraz coś ekstra. Pora na rozrywkę. O, spójrz. Bardzo ciekawa książka. Nie mogę się oderwać. To ją zaboli. Nie dopuszczę do tego. Nie, zatrzymaj się. Potknęłabyś się o to. Miałam taką wizję. Serio? Ty mnie uratowałaś? Zależy ci na mnie. Chodź, oprowadzę cię. To moje chmurki. Śliczne, co? To nie wszystko.
To moje kwiatki! O, i jeszcze to! To moje dzieło, bo podarłam koc! Hej, a to co? Czyżby czaszka? Nie wierzę, że to robię. Będę tego żałować. Zerwałaś taśmę! Tak, była nieładna. Chodź. Wow, a to co? Bardzo oryginalne. Nie ruszaj. Nietoperze milusińskie. Proszę, przestań. Wiedziałam, że się zaprzyjaźnimy. Uściskaj mnie. Rzadko się przytulam. Nie szkodzi, ja ciągle. Wrócę do siebie. Na sam widok tych jajek robię się głodna. To chyba znaczy, że dobrze je narysowałam. Hej, Jasmine, zobacz. Zrobiłam ci śniadanie. Zobaczmy. Myślę, że wybiorę te. Nie mogę ich zjeść. Nie rozumiem. Tylko te są prawdziwe. Średnio wysmażone, czyli moje ulubione. Wyglądają całkiem nieźle, prawda? Zaraz, co? Wiem, wiem. Pyszne. Ale Lili! Te dwie idealnie nadają się na moje wyzwanie. Co jest grane? Przyzywam was! Ha? Co to za miejsce? Ładny strój! Co teraz? Mam dla was małe wyzwanie. Och, ta kreda jest beznadziejna. Ledwo mogę ją kontrolować. Och, i ten okropaśny dźwięk. Przestań! Wszystkie linie są takie grube. Nie zniosę tego. Proszę, skończ już. Zaraz, zaraz. Mam dość. Hej, co się dzieje? Moja kreda zamieniła się w kubkę pyłu. Właściwie to nawet fajne. Wow! Nagle poczułam inspirację. Po co używać nieporęcznej kredy, skoro mogę cieniować palcem? W ten sposób mam o wiele lepszą kontrolę, a krawędzie są ekstra gładziutkie. Potraficie rozpoznać, co to będzie? Spokojnie, wkrótce wszystko się wyjaśni. Nie dałoby się tego zrobić zwykłą kredą. Czas uzupełnić pył. W niektórych punktach użyję więcej, żeby je uwypuklić. W końcu widać ogólny kształt. Białe elementy można wytrzeć gumką albo zaznaczyć korektorem. Czyż ten miś nie jest uroczy? Teraz kilka detali. Najpierw muszka. Dodaje stylu i elegancji. Wreszcie proste kreseczki, które sprawiają wrażenie futra. Aż chce się go przytulić, prawda? Już niewiele zostało. I wreszcie najważniejsze. Skromny uśmiech. A, no tak, jeszcze oczy. Od razu wydaje się bardziej żywy. Ciekawe, na co patrzy. Normalnie słodziutki jak cukierek. Moja tajna broń. No i załatwione. Co o tym sądzisz? Wow! Wiem! Co ja powinnam narysować? Moja szminka! A gdyby tak... To mi daje pewien pomysł. Zaskakująco praktyczne, pod warunkiem, że ma się dużo szminki. I kolejna warstwa. Powinnam potem poprawić makijaż. Odpowiednia ilość warstw nada obrazkowi dynamiki. Okej, teraz szczegóły. Jedna malutka rączka, potem druga, ale dopiero twarz połączy wszystko w całość. Może jeszcze jakieś okulary. A co do ubrania? Może skromna sukienka? Już mi się podoba. Niesamowite, jak z odrobiny szminki powstaje szczegółowy rysunek. Czerwony kolor jest taki wszechstronny. Jestem z tego naprawdę dumna. Tadam! Gotowa do oceny. Skończyłyście? Oba rysunki są wspaniałe. Bardzo dobra robota, drogie panie. Hej, co się stało? Wasze dzieła dołączyły do mojej kolekcji. Nie ma to jak lizaki, żebyś wiedziała. Zazdroszczę im. Też chcę lizaka. Ślinka mi cieknie od samego patrzenia. Wystarczy tego. Oddajcie mi swoje smakołyki. Moje.
tylko moje. Truskawkowy, a ten smakuje cytryną. Rozkosz dla podniebienia. Ups, przepraszam dziewczyny. Co się stało? Mam dziwny posmak w ustach. Ochyda! Chwileczkę. Hej! Spójrz na to. Jeden szablon, dwa kolory. Mieszanie kolorów jest kluczowe. I już. Ha? Ja to zrobię lepiej. Patrz i podziwiaj. Dobra, teraz markery. Sprawią, że kształt będzie się wyróżniał. Rysowanie łusek zajmuje sporo czasu, ale będzie warto. W górnej części narysuję uszy oraz niewielkie płetwy. I co? Rozpoznajecie? Te subtelne detale na pewno rozjaśnią sytuację. Co za śliczny odcień błękitu. To samo z drugiej strony. Teraz przerzucę się na głęboki fiolet. Każdy z tych kolorów wygląda świetnie, a razem dodają całości nieco głębi. Jest to trochę czasochłonne, ale rezultat będzie wart wysiłku. Do następnego etapu potrzebuję grubszego pędzla. Widzicie, jak nim manipuluję? Tylko spójrzcie na te cudowne, ciepłe kolory. W tle będą wodorosty. Wygląda, jakby były pod wodą. Stąd też pęcherzyki powietrza. Muszę ci się pochwalić. Jak ci się podoba? Wow! Na taką reakcję liczyłam. Z kolei mój obrazek jest jakiś taki bezbarwny. Głupi pędzelek. Może większy oznacza lepszy. Ale najpierw muszę go przygotować. Tęcza rozjaśni każdy obrazek. Zwłaszcza malowana taką oto techniką. Zresztą sami zobaczcie. Rysunek od razu wygląda radośniej. Nie sądzicie? Wow! Geniusz przy pracy! Jestem pod wrażeniem! Dobra robota. A teraz je odbiorę. Hej! Och, super! Co was tak śmieszy? To nie tyle pieprzyk, co pieprz! Niegrzeczne dziewczynki! Zasługujecie na karę! Koniec pokazywania palcem! Hej! Co to ma znaczyć? Auć! Nie mogę ruszyć ręką! Cóż, to by było na tyle! Ale co z naszymi rękami? Jak niby mamy cokolwiek rysować? Jakieś pomysły, Lili? Nie mam pojęcia. Chyba, że... Obserwuj! Skoro nie mogę ruszyć dłoni, po prostu ją obrysuję! Grunt to kreatywność! Uff, zaklęcie minęło! Ale moja praca dopiero się zaczyna! Obrys dłoni to mój punkt wyjścia. Na jego podstawie stworzę cały rysunek. Zaczynając od oka. Z każdą linią widać coraz więcej. Jeszcze nosek. Śliczny, prawda? Pewnie już odgadliście, że to foka. I to bardzo wesoła foczka. Dodam szczyptę koloru. Język będzie oczywiście różowy. Jak to u foki. I nie tylko. To by było na tyle. Podoba ci się? Rzuć okiem. Co? Myślę, że mogę temu dorównać. Moja dłoń też jest unieruchomiona, ale w nieco innym kształcie. Obrys prawie skończony. Wow, kto by pomyślał? Ha! Już wiem! Czasami przydaje się zmiana perspektywy. Teraz połączę oba kształty. Tutaj będą oczy. Już teraz wygląda całkiem uroczo, zwłaszcza z tym wyrazem twarzy. Teraz reszta ciała. Jaka jest żaba, każdy widzi. Mianowicie zielona, no bo jak inaczej? Uwielbiam kolorować. To takie satysfakcjonujące. Wybrałam mocny, nasycony odcień zieleni. Tylko jeden kolor to oczywiście łatwizna, ale za to stópki będą pomarańczowe. I skończone. Ekstra! Wow! Bardzo ładnie, Jasmine.
Oba rysunki są wyjątkowe. Doskonała robota. Co oznacza tylko jedno? Moje! O! I do góry. Co teraz? Wow! Tak, jestem imponująca. Niesamowite. W takim razie kto wygrał? Dobre pytanie. Hej, Jasmine, to co, pokażemy jej? Jasne. Dobra, uwaga. Tadam! Czarownica w całej okazałości. Pieprzyk i wszystko. Zrobiłyśmy to razem. Czy ja dobrze widzę? Ha? Tu jestem. Muszę się przyjrzeć z bliska. Najpiękniejszy portret, jaki kiedykolwiek widziałam. Zaraz przerobimy ten smutek na uśmiech. Wykonuję pierwsze nacięcie. Bez obaw znam się na tym. Zetrę nadmiar krwi, znaczy się farby. Muszę widzieć, z czym mam do czynienia. Co ci siedzi w głowie? Tak jak podejrzewałam. Co jeszcze? No tak, też bym była zdenerwowana. Całe mnóstwo negatywnych odczuć. A to co? Oj, niedobrze. O, jakie to smutne. Nie wolno dusić w sobie uczuć. Nic dziwnego, że jesteś przybita. To powinno poprawić ci nastrój. Przy okazji wrzucimy kilka innych rzeczy. Trzeba pamiętać o nawadnianiu organizmu. Wiem, o czym mówię. Równie istotny jest zdrowy sen. No i wreszcie, myśl pozytywnie. Aha, jeszcze jedno. Koniecznie subskrybuj nasz kanał. Masz wszystko, czego potrzebujesz. Zamykamy główkę. Poczujesz się odnowiona i odświeżona. Jeszcze tylko zamienię serduszko. I mamy uśmiech. Wow! Ale się dzisiaj ubrałaś? Co, nie podoba się? Hej, patrz, to Justin! A to oznacza, że czas na wyzwanie artystyczne. Ojej, czekałam na to! Kocham cię, Justin! Niezłe z niego ciacho, co? Buziaki! Mua, mua! Dodajecie mi skrzydeł, dziewczyny? A właśnie, oto wasze pierwsze wyzwanie! Ha? Sorki, byłam rozkojarzona. Serio? Macie narysować te skrzydła. Skrzydła. Myślałam, że... Nieważne. Okej, do roboty. Mam przed sobą kartkę papieru. Złożę ją na pół i zacznę rysować skrzydło. Wystarczy jedna strona, bo później je wytnę. A po otwarciu... Tadam! Motyle skrzydełka. Teraz położę je na czarnym papierze. Narysuję linię kredą. Najpierw pomarańczową. A później kolejnymi kolorami. Tak, żeby nie było przerwy między kolorami. Zrobię tak na całej powierzchni. Wychodząc nawet na czarny papier. Uzyskam dzięki temu efekt tęczy. Wyjdzie super. Zobaczycie. Co ważniejsze, spodoba się Justinowi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Prawie skończyłam. Teraz jak zdejmę motylka? Zostawia odbicie swoich skrzydeł. Podoba ci się? Sorki, trudno mi się skupić przy tobie. Oto mój projekt. Wow, ładnie jej się to udało. To mi daje pewien pomysł. Zamiast kopiować Cheryl, wezmę i ją kupię. Można nie pakować. Rar. He? Nie na sprzedaż. Co za pogarda dla pieniądza. Może taka kwota cię przekona? Żebyś wiedziała! Masz i się ciesz! Uhu! Jestem bogata! Kupię sobie za to tyle pizzy! Oczywiście podzielę się z tobą, Justin! Ha? A tak! Trudny wybór! Wcale, że nie! Wybierz mnie! Znaczy się mój rysunek! Bardzo imponujące, Cheryl! Mogłabym się zagubić w twoich oczach! Mam ten problem, ilekroć spojrzę w lustro! I bardzo podoba mi się twój tęczowy motylek! To ja go zrobiłam! Nieprawda! Przyznaj się! Dziewczyny, nie kłóćcie się, proszę! A, bo gada głupoty! Nie zwracaj na nią uwagi! Nie wiem, kogo wybrać! Cheryl czy Mindy? Pomóżcie mi, zostawiając jedno z imion w komentarzu. Mogę na niego patrzeć godzinami? Jakie by to wybrać zadanie? Już wiem! Wstańcie! Okej. Obróćcie się. Chcesz, żebyśmy... Skoro tak ładnie prosisz? I jak? Nie, to bez sensu. A tak się starałam. Wymyśliłem coś ciekawszego. Patrzcie.
Wow, chłopak naprawdę jest magiczny. Wszystko fajnie, ale co dalej? Jaka wspaniała suknia! Już chyba wiem, co robić. Położę na sukni szablon. Wezmę mazaka. Oj tam, nie będę się bawiła pojedynczym. Pojadę od razu po całości. Przejadę wachlarzem mazaków po rysunku. Oszczędzam dzięki temu sporo czasu. Czemu wcześniej o tym nie pomyślałam? Już skończone. Teraz mogę już zdjąć szablon. Przepiękna tęczowa suknia. Jesteś taki zabawny, Justin. To samo mówi moja mama. Przy tobie serce mi szybciej bije. Czemu nie umyłam dzisiaj zębów? Daj mi chwilkę. Co by tu jeszcze dodać? O, to może się przydać. Hej, używałam tej szczoteczki. Mój projekt jest ważniejszy. Zanurzę szczoteczkę w białej farbie i strzepnę troszkę po całej sukni. Teraz wygląda, jakby się błyszczała. Gotowe? Patrzcie i podziwiajcie. Chętnie bym coś takiego założyła. O, rety! Ale ci zazdroszczę. O kurczę, włos mi wpadł do oka. Już mam. Spójrzcie na to. A gdyby tak... Och, powodzenia. Niektórzy mają zero gustu. To się sprawdzi. Najpierw pokryłam całą suknię klejem. Posypię ją złotym oraz srebrnym brokatem. Może jeszcze trochę fioletu. I wreszcie szczypta niebieskiego. Okej, zdejmuję szablon. To dopiero suknia godna gwiazdy. Zdmuchnę nadmiar brokatu. Hej, nie dmuchaj tak mocno! Uch, to bolało! Niezłe masz płuca, ale przydałaby ci się miętówka. Wiem, wiem, olśniewające. Na pokaz mody albo na wesele, jeśli wiesz, o czym mówię, Justin. O nie, jeszcze tego brakowało! Wow, kreatywność zapiera dech w piersiach. Piękna i utalentowana, wyjątkowa kombinacja. To o mnie mówi? Nie, o mnie? Nie zadzieraj ze mną, Mindy. Tylko spróbuj, a pożałujesz, Cheryl. Pozostawmy decyzję Justinowi. A więc? Zejdź z kadru. Zajeżdża od ciebie desperacją. Nie zepsujesz najlepszego dnia w moim życiu. Wow! Wyglądacie fantastycznie, dziewczyny! Kocham was obie! Normalnie nie można oderwać wzroku! Mówi o mnie! W takim razie czemu patrzy na mnie? Nie ma to jak popity! A gdyby tak... Będzie z tego fajne wyzwanie! Jesteś taki sprytny! Momencik, zaraz wracam! Nie spiesz się! Mogę w spokoju podziwiać widoki? Wałek do ciasta... O to chodziło. Co się tak gapisz, Cheryl? Witaj. Mam coś dla ciebie? Będę to cenić. Tak jak każdą naszą wspólną chwilę. Mindy? Co ty wyrabiasz? Co to? Odłóż wałek. Ciebie też kocham. Chyba, że tak. Tylko się uspokój. Kto by pomyślał, że jestem taka zazdrosna? Lepiej skupię się na zadaniu. Myślałam, że mnie walnie tym wałkiem. Do czego on ma właściwie służyć? Tacnę na wałek kółeczka z farby, zaczynając od czerwonej. Pociągnę równo po całej długości wałka. Fascynujące! Ciekawe, co ci z tego wyjdzie. Cierpliwości, Cheryl? Zaraz się przekonasz. Kolejny rządek będzie z pomarańczowej farby, równiutko z poprzednim. Będę dodawała kolejne rządki, aż całkowicie pokryję wałek kolorowymi kółkami. A teraz najfajniejsza część. Przetoczę wałkiem po kartce papieru. Powolutku i dokładnie. Okej, tak może być. Tadam! Rysunek popita! Możesz go sobie oprawić w ramkę. Wow! Proste i genialne! Podsunęła mi inny pomysł. Zamoczę palce w farbie. Każdy palec w innym kolorze. Justin, popatrz na to. Przyciskając palce do kartki, stworzę kilka rzędów, każdy w oddzielnym kolorze. To bardzo proste. I już gotowy. Przyznasz, że ładne? Zwyczajnie ściągnęłaś mój pomysł. Wcale, że nie. Wcale, że tak. Cheryl? Bardzo niefajnie. Ups, palec mi się omsknął z kartki. Mam nos jak klaun. Przynajmniej wyglądasz zabawnie. Nie wygłupiajcie się, dziewczyny. Jesteście takie dziecinne. A teraz patrzcie i podziwiajcie. Tylko nie twoją piękną twarz. Jak wyglądam?
tylko szczerze, ja to miewam genialne pomysły. Masz fajny pomysł na obraz, ale nie wiesz, co dokładnie zrobić? Nie martw się. Mamy parę sztuczek, dzięki którym z łatwością stworzysz arcydzieło. A zatem puśćmy wodze fantazji. Miłość dobrze robi na natchnienie. Aby potrafił to docenić. Ryzyk fizyk. Cześć, David. Fajnie, ciekawe, co napisała. Tak, już wiem, co jej odpisać. Tylko spokojnie. Niech pomyślę. Auch. Moje książki. Wybacz, pomogę je pozbierać. O, takie miękkie. Aha, wow. Książki? A, no tak. Więc... No tak, dzięki. Chyba się zakochałem. Zaraz, spojrzę jeszcze raz. Tak, to wyjątkowy chłopak. O, już wiem, jak odpisać. Przypomnę jej chwilę, kiedy pierwszy raz na siebie spojrzeliśmy. I po kłopocie. Super. Wow. Pamiętam to. Co za słodziak. Kocham cię, mała. Przygotowanie to ważna część procesu tworzenia. I sporo popraniny. Tak czy siak, zrealizuję mój pomysł na dzieło. Pierwsze pociągnięcie jest najlepsze. Dodam błękitne elementy. Wygląda coraz lepiej. Chyba nie. Coś okropnego. Nie, dobrze, że mam sporo papieru. Ładnie. Jeszcze gorzej niż poprzednio. No dalej, skup się. To chyba jakaś kpina. Czemu nie umiem namalować durnego kwiatka? W porządku. Spokojnie. Głęboki wdech. Dam radę. Potrafię to zrobić. Do dzieła. Ostrożnie. Ostrożnie. Hopsik! Niefortunny przypadek. Ale zaraz, zaraz. Co za ciekawy kształt. Wykorzystam go. Różne pociągnięcia pędzla stworzą rozmaite, ciekawe wzory. W moim przypadku płatki. Kiedy namalujesz cały kwiat, dodaj zieloną łodyżkę i liście. Widzisz, jak ładnie wygląda? Ostrożne pociągnięcia mają potencjał. Można nawet połączyć kwiaty. To zapełni puste miejsce. Wiedziałem, że się uda. O, sam to wszystko namalowałeś? To dla ciebie, Annie. Ja będę malował dalej. Tym razem zastosuję nową technikę. Ale spokojnie, nie zmienię motywu. Dzięki tym pociągnięciom liście wyglądają jak żywe. Możecie poświęcić im nieco więcej czasu. Domalujcie też trawę. Ta część jest nieco bardziej skomplikowana. Wykorzystam piankowe farby jak ta. Żeby stworzyć ciekawą teksturę. I to balonem. Czyż to nieprzyjemne? Użyję go jak stempla. Powstaną fajne, oryginalne kwiatki. I jeszcze ten. Fajne, co? Super. Co ty na to? David, sam wymyśliłeś tę technikę? To moja tajemnica. O, jaki wesoły obrazek. Oprawię go w ramkę. Ale to nie koniec. Potrzebuję natchnienia.
Jasne. Co powiedziałaś? O, Susan, ty diablico. Nie wiem. Przepraszam. Moja kartka. Wybacz mi. Ups. Popatrz, co zrobiłaś. Zniszczona. Ej, pokazać ci coś? Słyszałeś o szczęśliwych przypadkach? To jeden z nich. Wow. A ja? Proszę, możesz użyć innych przedmiotów. Genialne! Do roboty! Jak myślisz, ile kółek się tu zmieści? Tyle, ile zechcesz. Robi się bardzo ciekawie. Używaj, czego chcesz. Byleby było okrągłe. Myślisz, że to wystarczy? Wygląda ekstra, prawda? Piąteczka! Mój mały malarz! Dobra, tu będzie dobrze. Tak? Drzewka, przyroda i w ogóle. Będę lepszy. Akurat. No nie wiem. Co? Gdzie żurawie zapuszcza? Dobra, niech ci będzie. Stanę ze tutaj. Co by tu... Bingo! Jaki śliczny. Oby David go nie zauważył. Byłam pierwsza. Aha. Kto namaluje lepszego ptaka, wygrywa. Na początek kilka zręcznych ruchów. Potem wystarczy wiedzieć, gdzie rysować. Ładnie, co? Pokoloruję, żeby był jak żywy. Żółty to radosny kolor, prawda? Sam raz dla wesołego ptaszora. Dodam trochę zieleni. Co za kojący odcień. I kojący oczy błękit. Najlepiej zaczynać przy liniach. Wygląda o wiele schludniej, prawda? Prawie gotowe. Jeszcze parę detali. Tak się to robi. Prawdziwe arcydzieło. Zgodzisz się? Tak, jestem zadowolony. Co to ma znaczyć? Potrzebowałam pomocnej dłoni. Wystarczy tylko jedna. Cóż, warto dodać parę strategicznych kropek i kresek. Widzisz głowę ptaszka? Spokojnie, zaraz zobaczysz. Ta gałąź powinna pomóc. A oto jego urocze łapcie. Odrobina zieleni to bardzo kojący detal. Teraz widzisz? Jestem bardzo kreatywna, co nie? A skoro jesteś taki ciekawy, nie najgorzej. O! Obydwa obrazki są piękne. Spytajmy Sora. Poważnie? Oby nic mu nie było. Chyba uciął komara. Hej! O! Skończyliście? Świetnie, świetnie. Ale dajcie mi jeszcze 5 minutek. No dobra. Namaluję coś, co wszystkich zadziwi. Chyba już wiem, co? Barwy dopełniające górą. Ale czegoś tu brakuje. Tylko czego? Fuj, ta piłka jest tandetna. Oho, co za genialny obraz. Mamo! Oj, nie teraz. No dobrze. Zostało ci sporo farb. Czyli mam pole do popisu. Dziękuję. Sama nie wiem, co zrobić. No dobrze, spróbuję trochę. Hej, gdzie się podziała paleta? David? Zabrałeś ją? Przepraszam? Patrz, to ja! Nazwę to woda w stawie.
Aha. O, już wiem. Chcesz namalować portret? No to próbuj, David. Wow, znowu? Fajnie, co? Masz zupełną rację. Tak? A może pomaluję palcami? Leci! Ha, niebieska kropka w natarciu. A teraz mój ulubiony kolor. Juhu! Tak jest! Patrz, mamo! No cóż, to niesamowite. Ale wypróbujmy inną sztuczkę. Symetria też jest piękna. Udowodnij, że to prawda. Stwórz ją na swoim obrazie. Piękny motylek. Ta linia sprawi, że będzie jak żywy. Obrysuję też kontur skrzydeł. I z drugiej strony. Gotowe. Podziwiaj, to czyste piękno. To dopiero początek, synu. Rób to, co ja. Machaj rękami. Dobrze. Prawa, lewa. Teraz podnieś prawą rękę. Ach, beznadzieja. Chodźmy stąd. Ach, drzwi są zamknięte? To nie powinno się odczepić. Ach, no już, otwierać. Chcemy się wydostać. Ach, chyba tu utknęłyśmy. Mamy sporo do zrobienia. Będziemy się musiały napracować. Taśma? Na pewno się przyda. Ciekawe, czy wystarczy. Gotowe. Wow, dobrze. Mamy po pół pokoju. Ale zaraz. Tak, to twoje. Ja potrzebuję tylko łóżka. Serio? Tak, pomóż mi. Ach, no dobra. To stoi za blisko. Co robisz? Jak to co? Pomagam. Nie widzisz? No tak. Cóż, jednak poradzę sobie sama. Jakie to ciężkie. O, a to co? Wow, przydatna rzecz. Od razu jest przytulniej. Pudło. Aha, które? Brawo. Jakie te ściany brzydkie. Malowanie bardzo by im pomogło. Który kolor wybrać? Żółty nie pasuje. Czarny? Wiem, komu by się spodobał. Nie ma za co. To bardziej do mnie pasuje. Czyż nie jest śliczny? Powiedz. Mdli mnie od tego różu. Muszę popatrzeć na coś innego. Chyba wiem na co. Na mój piękny aparat. Nieważne. A? Nie, dzięki. Hej, oj tam. No nic. Mogę to wykorzystać. Zrobię najpierw parę cięć. Aha, idealnie. Pora na coś fajnego. Najpierw zanurzam, a potem odciskam. Za chwilę wszędzie będą serduszka. Wow, jak ślicznie. Kwestia gustu. Fuj. Wolę coś mroczniejszego. I z nogami. Tada! To o wiele lepsze. Powieszę cię tutaj. Dorzucę paru twoich kolegów. To jest świetne. Proszę, gotowe. Kojący widok, prawda? Podoba ci się? O rany. Zamienię go z powrotem. Łap. A? Pająk. No, no, no. A co my tu mamy? Chcesz zobaczyć? To chyba girlanda. Halo? Przepraszam. Mam światełka. Hej, co tu się dzieje? Nie zauważyłam cię. Światło? Ciekawe, czemu zgasło. Może tam jest wyłącznik. Widzisz cokolwiek? Co się stało? Halo? Co robisz na podłodze?
Co za widok. Długo się będziesz gapić? Chwileczkę. Mam pomysł. Weź kubeczek i posmaruj od środka klejem na gorąco. Potem weź drut i przyłóż do kleju. I tak z każdej strony. Po wystygnięciu dodaj więcej kleju i włóczkę. Dokładnie owiń nią druty. Gotowe. Następny etap. Weź kolejny kawałek drutu. Skręć końce tak, żeby je połączyć. Owiń tę obręcz następnym kawałkiem. Jeszcze trochę. Oto co musisz skonstruować. Przywiąż kawałek włóczki na supeł. Potem owiń w ten sposób. To bardzo czasochłonne. Oto efekt końcowy. Ładny? Teraz połączymy z kubeczkiem. Skonstruowaliśmy własną lampę. Czyż nie jest przepiękna? Wow. Można tak powiedzieć. Co z moim oświetleniem? Nie wiem, czy cokolwiek mam. Chyba, że... Bingo! To zwykła stara lampa. Przerobię ją na coś fajnego. Pomóż nam, bohaterze. Trzymaj się mocno. Ty też. Proszę, teraz dodam odrobinę koloru. Oczywiście czarnego. Teraz ozdobię klosz. Wykorzystam dzieła architektury i parę innych obrazów. Gotowe. Będzie pasować do wystroju. Została jeszcze jedna rzecz. Co? Nie śmiej się ze mnie. Nie ma gniazdka? Nie szkodzi. Skupię się. Mocno. Już. Ha, wiedziałam, że dam radę. Widzisz? Wow, świetnie. Zaraz, nie mam tego gdzie postawić. A tamte rupiecie? Coś się w nich rusza. Czy to jakieś zwierzę? Spokojnie, nie spłoszymy tego. O-o. Tak, coś tu jest. Co to takiego? Za chwilę się dowiem. O nie. Coś tam utknęło. Halo? Co jest pod spodem? Co ty tam robisz? Rozrzucasz śmieci. O, rety. Hej, nie rzucaj we mnie. To się może przydać. Potrzebuję stolika nocnego, ale najpierw go przerobię. Użyję do tego silikonu. Pomaluję na ładny kolorek. Co za piękny, wyrazisty róż. To najpiękniejsza farba na świecie. Proszę, mam gdzie schować rzeczy. I postawić swoją lampę. Położę tu parę drobiazgów. Czy to nie piękne? Bardzo mi się podoba. Mam go. To ty tak szeleściłeś? Fuj. Spokojnie, jesteś bezpieczny. Hej, a to co? Chętnie to obejrzę. Wygląda jak stary chlebak. Zaraz coś z niego zrobię. Po kolei. Najpierw czarny kolor. To najważniejsze. Wystarczy parę pociągnięć. Proszę, gotowe. Postawię dwa przy łóżku. Jestem z siebie dumna. To szafka w moim stylu. Czy nie mam racji? Zaczyna mi się tu podobać. Uśmiech. Ojej, nie wyszło. Uśmiech. I co? Serio? Betty? Co? Mam zbyt małe lusterko. Małe? Wow. Nie ma za co. Wow, dziękuję. Ja też takie chcę. Wow, jest śliczne. Dalej. Oj, to nie to. Widzę w nim każdy szczegół. Mam genialny pomysł. Wprowadzę parę zmian. Parę ślicznych i milutkich zmian. Tu będzie odpowiednie miejsce.
to cudowne. A teraz fotka. Czy to działa? Tak. Fuj, co to ma być? Och, chyda. Masz robić, co ci każę. O, nareszcie. Wiedziałam, że się uda. Jeszcze tylko kilka sztuk. Poprzyklejam tu i ówdzie czarną taśmę. I dodam fajną ozdobę. To moje najlepsze dzieło. Wezmę koc, żeby było mi wygodnie. Poduszki. Dywanik. I inne potrzebne rzeczy. O, szkoła jest taka nudna. Nie mogę się doczekać, żeby stąd uciec. Ha, teraz mam szansę. Uczyńmy ją jeszcze bardziej kolorową. O, co ty robisz? Odłóż ten pędzel. Kolejny dzień, wszystko po staremu. O, co tu się dzieje? Nie, oderwałam. O, udaję, że to nie ja. Dość tego, będziesz miał kłopoty. Zaraz dostaniesz, mały. To on to zrobił. A teraz się wyczyszczę. Och, popatrz tylko, ale jesteś odklejona. Hej, skupcie się, czas na pierwsze wyzwanie. To wydaje się proste, ale która to? Prawa czy lewa? Jak ty to zrobiłeś? To nic wielkiego. Ćwiczę jogę. Też powinnaś spróbować. Gdzie mój pędzel? A, tutaj. Dobra, to do dzieła. Zacznę od żółtego. Efekt będzie super. Wiecie co? Przez tę kreatywność robię się głodny. Na szczęście mam chipsy. Pycha. To chyba moje najlepsze dzieło. A nawet arcydzieło. Ups, mam na buzi okruszki. Tak lepiej. Jestem bardzo zdezorientowana. Wyszło super. Myślę, że skończyłem. Zobacz. Wiem, że jest parę niedociągnięć, ale ogólnie chyba może być. Żartujesz sobie? Okej, patrz na to. Auć, nie jestem taka rozciągnięta. Uff, ale jedzie. Zrobię odcisk mojej stopy. I namaluję coś dookoła. A teraz poprawię stopę. I wykorzystam białą farbę. Całkiem nieźle. Poprawię jeszcze kontury czarnym pisakiem. Rysunek będzie wyraźniejszy. Narysuję też nos i dokończę oko. Spójrzcie tylko na te rzęsy. Aż zazdroszczę. Piękny koń, ale może stać się jeszcze bardziej magiczny. Zamienię go w jednorożca. Chyba skończyłam. Co ty na to? Imponujące, prawda? No dalej, przyznaj to. Pf, daj spokój, to jest sztuka. Ja tutaj wydaję osądy. Zawsze lubiłam jednorożce. Woohoo, wygrałam. Co, to jakieś żarty? Ale dobre. Powinienem zostać kucharzem. Przecież to zwykła kanapka. Przydałoby się ją doprawić. To mi się podoba. Pora na kolejne wyzwanie. Zaraz wszystko zacznie się kleić. Weźcie swoje kleje. Jak ona to zrobiła? Nie wiem, to pewnie kwestia sprytnego montażu. Nieważne, mam pewien pomysł. Zainspirowałam się kosmetykami. Do dzieła. Nałożę klej na ten rysunek. Posmaruję nim tylko sukienkę i włosy. Tyle wystarczy. A teraz dodam brokat. Piękny odcień błękitu. A teraz czas na róż. Zawsze chciałam mieć różowe włosy. Wykończę sukienkę ciemnym niebieskim. Czas zdmuchnąć nadmiar brokatu. Patrzcie, jak leci. Och, ale uroczo. He? Co ty tam robisz? Chyba powinienem zacząć. Wiem, co zrobię. Narysuję klejem kółko. I przyczepię do niego kanapkę. Hej, patrz na to. Nie tak miało być. Brawo, świetnie ci poszło. Ale śmieszne. Chwila. Może wykorzystam tę sól. Warto spróbować. Zrobię to powoli. Chcę, żeby dobrze wyszło. Nigdy nie miałem ładnego pisma. A teraz posypię napis solą. Musi pokryć cały klej. Nie chcę, żeby zostały jakieś prześwity. Czas pozbyć się resztek soli. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz pomaluję napis farbą. Wykorzystam różne kolory. To upiększy moje dzieło. I sprawi, że będzie wyjątkowe. Wow, wygląda rewelacyjnie. Chyba gotowe.
Oby ci się spodobało. Dałem z siebie wszystko. Daj spokój. Ja powinnam wygrać. Sorki, ten pokój wydawał mi się zakurzony. Okej, nieźle. Hello, hello. Brawo, Liam. Wygrywasz. O tak, to mi się podoba. Ta guma nie ma już smaku, ale nie chcę jej zmarnować. Mogę ją do czegoś wykorzystać. Strzelam! Hej, spadaj! Ups, och! Nie rób tego więcej! To jej wina. Nie obwiniaj mnie! Przyrzekam, to nie ja! To było niegrzeczne! Jeszcze tu patrzy? Zobaczysz, trafisz za to do kozy! Czas na zemstę. Położę tu tego kaktusa. A teraz poczekam. Daj spokój, to było całkiem śmieszne. Auć, moja pupa, co to było? Jak to się tu znalazło? Ale oni są dziecinni. Okej, kontynuujmy wyzwanie. Wow, sztaluga. Niech spojrzę. Momencik, wpadłem na pomysł. Wycisnę odrobinę farby na płótno. Zrobię kilka takich kropek, a potem dodam żółty. W różnych miejscach na płótnie. Przyda się jeszcze parę kolorów. Tyle chyba wystarczy. A teraz przyjadę po tym linijką. Chcę rozprowadzić farbę wzdłuż płótna. Kolory się rozpłyną i pomieszają. Właśnie tak. A teraz wezmę czarny pisak i narysuję nim kreski na obrazku. Do tego jeszcze małe kolce. To oczywiście będą kaktusy. Bardzo proste, a jakie efektowne. Ha? Muszę się przyjrzeć. Zainspirowała mnie natura. Okej, teraz moja kolej. Dawaj to. Co mam tu stworzyć? No dalej myśl. Chwila. Już wiem. Namalowałam na płótnie biały kwadrat. A teraz rozłożę na nim łańcuszek. Ułożę z niego kwadrat i trójkąty. A teraz dodam odrobinę koloru. Nałożę tu czerwoną farbkę. A potem wykorzystam inne kolory. Muszę trzymać się brzegu. Zrobię ten wzór wzdłuż całego łańcuszka. A teraz wezmę metalowe kółko i przeciągnę przez nie łańcuszek. Farba rozprowadzi się w kierunku środka i pomiesza się, tworząc zawijasy. W ten sposób powstanie fantazyjny wzór. Efekt was zachwyci. Wow, coś pięknego. Bez wahania powiesiłabym to na ścianie. Niech spojrzę. Wow, to naprawdę niezłe. Czeka mnie trudne zadanie, ale tym razem wygrywa nauczycielka. Wow, serio? Ale super. Fakt, ładnie ci to wyszło. Moment, nadal mam tu wbite kolce. Ha, bardzo niefajne. Ciekawe, kto mi to zrobił. Mam pewne podejrzenia. O, mam cię na oku. Spójrzcie na te pianki. Lubię smaczne przekąski. Wyglądają apetycznie. Zazdroszczę. Hej, załatw sobie swoje. Nie, odsuń się. Jesteś wredna. To nie fair. Ha? O, dzięki. Ale co ja mam z tym zrobić? Już wiem. To będzie epickie. Zrobiłem długaśną słomkę i bardzo zachciało mi się pić. Zasługuję więc na małe co nieco. Dobre. O, jestem pewna, że miałam więcej picia. I nie kojarzę tej słomki. O, a więc to tak. No to podgrzejemy temperaturę. Mam nadzieję, że lubi ostre smaki. To jakieś niedobre. Czy tu się zrobiło gorąco? Momencik. Nie przestawaj, Liam. Pieczone pianki to jest to. Czy jest coś lepszego? Miękkie, słodkie i pyszne. Wow, ale to ciężkie. Zapraszam na kolejne wyzwanie. Mam nadzieję, że to szklanka wody. Muszę to otworzyć. Wow, balony. Ale ładne. Chyba mogę wykorzystać te pianki. Włożę je do miseczki i dodam barwnik spożywczy. Niech będzie zielony. A teraz wszystko wymieszam. Wygląda smacznie. Zrobię to samo z innymi kolorami. Następnie zanurzę pędzel w żółtej miseczce. I delikatnie nałożę masę na kartkę. Teraz kolej na zielony. Również nałożę go na papier. Chcę stworzyć kształt łezki. Dodam jeszcze takich kilka. A teraz wezmę pisak i narysuję linie odchodzące od każdej łezki. A na samym dole je wszystkie połączę. Właśnie namalowałam balony. A do tego są jadalne.
Aż ślinka mi cieknie. Wow, ale ekstra! Jak ja mam to przebić? Nie potrzebuję już słomek. Ło, chwila! Może jednak mogę to wykorzystać. Daj mi tą żółtą. Zanurzę końcówkę w kolorowej wodzie, a teraz rozdmucham ją na papierze. W ten sposób powstaną pękające bąbelki. Ale fajna zabawa! Pokryję w ten sposób całą kartkę. A teraz wezmę długopis i dorysuję nim końcówki balonów i sznureczki. Każdy z nich musi je mieć. Wyglądają, jakby odlatywały. Czyż to nie piękne? Cieszę się, że na to wpadłem. Na pewno uda mi się wygrać. Nie masz ze mną szans. Przekonamy się. Ha, kogo mam wybrać? Chyba Liam był lepszy. Ja? Wygrałem? Wiedziałem, że tak będzie. Je! Ta gra jest taka dobra. Uwielbiam ją. Ach, tego szukałam. Ups, upuściłam pędzle. Podniosę je. Nie trzeba. Auć. Będę miał guza. Przepraszam. I dzięki. O nie. Woda jest wszędzie. Nie możesz użyć tego papieru. Dlaczego zawsze mnie to spotyka? To takie irytujące. Czekaj, mam pomysł. Upuszczę trochę atramentu na papier. Woda sprawi, że zawiruje. Wygląda to dobrze. Dodam jeszcze kilka kropli. Wow, to jest doskonałe. Wygląda jak dwie głowy. Ha, coś mi to przypomina. Co o tym sądzisz, Essie? Podoba ci się? Wow, to jest piękne. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłeś. Pozostało nam tylko jedno. Miałam nadzieję, że to powiesz. Klaso, słuchajcie uważnie. Chcę, żebyście narysowali jednorożca. Ha? Wow, spójrz na to. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy. To będzie niesamowite. Uwielbiam jednorożce i ten będzie najlepszy w dziejach. Będzie przepiękny. Już, skończyłam. Co o tym sądzisz? Jest okej, ja wolę swojego. Jak to zrobiłeś? Wygląda jak dzieło sztuki. Och, mój jednorożec jest okropny. Muszę coś zrobić. O, mam pomysł. Zrobię szybkie zdjęcie. Jestem taka podstępna. Jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Muszę być szybka. Hej, tato. Och, jaki uroczy jednorożec. Chcę, żebyś to narysował. Naprawdę? Żaden problem. Przyda mi się ten zabawkowy koń. Umieszczę go na papierze, a potem go odrysuję. Czy ty wiesz, co robisz? Zaufaj mi, to nie jest moje pierwsze rodeo. Patrz na to, wspaniały jednorożec. Uch, nie wygląda jak na zdjęciu. Jest bardzo źle, tato. Każdy jest krytykiem, ale mogę to naprawić. Daj mi tylko chwilę. Potrzebuję trochę koloru. Tadam! Moje statyczny jednorożec. Czy patrzymy na to samo? To jest jednorożec. To? To jest obraza dla natury. Mnie się tam podoba. Niech pomyślę. Musi być coś, co mogę zrobić. Czekaj. Wiem! Tak, to się może udać. Wyjmę szybkę z ramki. To załatwi sprawę. Musi być ciemno. Do dzieła. Zrobię zbliżenie na konia. Przykleję gumę do telefonu. I postawię go na boku. Ustawię szkło z ramki pod kątem. Wygląda to mniej więcej tak. Spowoduje to wyświetlenie jednorożca na papierze. I teraz go odrysuję. To takie proste. Muszę tylko podążać za liniami. Nie będę się spieszył. Chcę, żeby było idealnie. I na koniec mogę go pokolorować. Wow, wygląda świetnie. Essie będzie zachwycona. Głowę pokoloruję różową kredką i użyję długopisu, żeby odpowiednio ją wycieniować. Chyba gotowe. Mogę zabrać szybkę? Wow, to niesamowite. Dzięki, tato. Zrobiłem to, co do mnie należy. Lepiej wrócę na lekcję. Nikt nie może mnie zobaczyć. Uf, udało się. Och, skończyłam mój rysunek. Wow, to wspaniałe. Wygląda zupełnie jak oryginał. Wow, jesteś prawdziwą artystką, Essie. Na to wygląda. Ludziska, musimy być kreatywni. Malujmy. Wycisnę farbę na papier. Wow, jaka kolorowa. Po prostu wycisnę ją na całą kartkę. Spokojnie, wiem, co robię. Teraz zrobię kilka zdjęć telefonem. O tak, o to chodziło. I wrzucę je do neta. Wow, ludzie już reagują. Ha? Nie podoba im się? Nie takiej reakcji się spodziewałam. Och, ludzie potrafią być okrutni. Jego miejsce jest w koszu. Ha? Co to było? Wow, patrzcie na to. To mój szczęśliwy dzień.
te kolory są takie żywe. Wzór wywołuje wewnętrzny niepokój, ale wymaga to trochę pracy. A ja wiem, co zrobić. Gdzie to jest? Nie, nie potrzebuję tego. A co jest tutaj? Sztabka złota? Do śmieci. Cześć. Zostawię je sobie na później. Chwileczkę. Właśnie tego szukałem. Spryskam obraz wodą. Chcę rozpuścić farbę. Znaczy się, mocno ją namoczę. Chcę, żeby kolory łączyły się i wirowały. Właśnie tak. Wow. Lepiej wyniosę śmieci. Co jest? Teraz wygląda o wiele lepiej. Coś ty za jedna? Chcę to do mojej kolekcji. I zapłacę dużo. Umowa stoi. Miło robić z tobą interesy. Ale to mój obraz. Zignoruj ją. Wow, jestem bogaty. Chcę tę butelkę za to mizerem. Tylko powolutku. Już prawie. Kto tam? Jasne, namaluję ci małpkę. Mało brakowało. W końcu będę artystką. Muszę lecieć. Ups, zapomniałam o śmieciach. O, interesujące. Nie mam pojęcia, co robię, ale widziałem, że robią tak artyści i fajnie to wyglądało. Okej, chyba jestem gotowy. Czas stworzyć arcydzieło. Po prostu muszę myśleć jak kwiat. Jestem kwiatem. To brzmi dziwnie. Och, to straszne. Okropne. Mam to. To jest wspaniałe. Matka natura byłaby dumna. Kogo ja chcę oszukać? Nigdy nie będę artystą. Poddaję się. Alex? Jesteś tu? Skąd ten bałagan? Wszędzie leży papier. Nie wiem, po co w ogóle się staram. Kto by przypuszczał, że to będzie takie trudne? Co się stało? Próbowałem malować, ale to była katastrofa. Wow, ale z ciebie drama? Umiesz mnie rozśmieszyć. Co w tym śmiesznego? Dawaj to. Ej, to moje. Zawsze podjadam, gdy jestem smutny. Och, umyj stopy. Oddawaj seler. Nigdy. A więc to tak, he? Przestań, Alex. Leci. Zobacz, co zrobiłeś. Chwila. Myślisz o tym samym, co ja? Zróbmy to. Przekroję seler na pół. Lekcje karate się opłaciły. Teraz wezmę niebieską kartkę. Wycisnę na nią czerwoną farbę. Musi być jej dużo. Mniej więcej tyle. Teraz zanurzę seler w farbie. Upewnię się, że jest cały pokryty. Tak właśnie ma być. Teraz potrzebne mi puste płótno. Odwrócę seler do góry nogami i odcisnę go na papierze. Teraz przyda mi się zielona farba. Namaluję łodygę i dodam liście. Powstał ładny kwiat. To niesamowite! Oryginalne dzieła sztuki na sprzedaż! Nie chcę cię tego przegapić! Wow! Czy ty to widzisz? Graba! To jest trudne. Od tej charówki robię się głodny. Na szczęście byłem przygotowany. Ale to smaczne. Co by tu narysować? Nic nie przychodzi mi do głowy. Dlaczego to jest takie trudne? I dlaczego myślę o tańczącej małpie? To dziwne. Hej, Essie! Musisz spróbować tej kanapki. Alex, uważaj! Ketchup, Alex! Co? O nie! Zawsze mi się to zdarza. Wypada posprzątać, dlatego zawsze przynoszę serwetki. Po prostu to wytrę. Myślę, że pogarszasz sprawę. Wszystko jest pod kontrolą. Czekaj, to jest to! Zainspirowałeś mnie, Alex! Narysuję coś gumką do mazania. Mam nadzieję, że to zadziała. Następnie nałożę pędzlem wodę na papier. I tak do samego dołu kartki. Musi być cała pokryta. Nie chcę przegapić żadnego miejsca. Następnie przykleję do kartki bibułkę. Użyję niebieskiej i czerwonej. Nałożę kawałki bibuły na siebie i pozwolę im nasiąknąć wodą. Zrobię tak na całej kartce, kładąc kolory naprzemiennie. I ostatnia bibuła. Teraz ponownie namoczę papier. Nie trzeba wiele. Tylko tak, aby zwilżyć. Poczekam, aż wyschnie. I powoli odkleję bibułę. A teraz najlepsza część. Kolor przeniósł się na papier. Ale nie w miejscu, gdzie zrobiłam szkic z gumką. On pozostał biały. Wow, wygląda świetnie. Patrz, Alex. Wow, super. Wielkie umysły, Essie. Co? Ty tak na serio? Chcesz kanapkę na pół? Nie, nie ma mowy. No cóż, więcej dla mnie. Dobrze, gotowi do pracy twórczej? Na rozgrzewkę będzie tęcza.
pomarańcza, tak? Też mi rozgrzewka. Już wiem. W końcu przyda się moja torba z rzeczami. Zobaczmy. O! Hej, maluchu. O! Nie! O, dobra myszka. Tego właśnie szukałam. Pora na odrobinę magii. Zamienię te trzy kolory w całą tęczę. Zrobię kilka planek. Gotowe. Cóż, nie całkiem. Fajnie. Teraz to wypróbuję. Jakie to przyjemne, co nie? Warto wykorzystać to, co się ma. Proszę. Oj, trochę się ubrudził. Teraz wystarczy odkleić taśmę. Nie ma to jak gładka, prosta linia. A właściwie trzy proste linie. Gotowe. Dzięki za pomoc. Robi wrażenie, prawda? Jest całkiem w porządku. Dam radę. Halo? Czy wszystko muszę robić sama? Jakie ładne. Odejdź. Potrzebuję przestrzeni, żeby tworzyć. Ciekawe. Haha. Oczywiście. Niech wszyscy patrzą i się uczą. Pięknie dobrane kolory, prawda? Poczekaj, aż zobaczysz, co dalej. Widzisz, czasami też pracuję. Kiedy wszystko skończymy, zostanie nam piękny tęczowy piasek. Patrz, jakie intensywne barwy. Tada! Właściwie to bardzo fajne. Ale jeszcze nie skończyłam. To tańczący tęczowy ludzik. To dodaje mu charakteru, prawda? I co? Obydwa są ciekawe. Dlatego obie wygrywacie. Niech będzie. Dałam w końcu jakieś zadanie. Aha. O, gadżet, kumacie, go. Gadżet, tak? Proszę bardzo. Wiem, do kogo zadzwonić. O, już jest. Fajny, prawda? Ale mogę go nastawić. Świetnie. Weźmy się do pracy, dobrze? I start. Dobrze, tak jest. Czy ja widzę to, co myślę? Tak, fajny jest, wiem. Rysuj śmiało, mały. Każdy artysta potrzebuje inspiracji, więc proszę. Dasz sobie radę z kociątkiem? Bez problemu. Zawsze można liczyć na to, że narysuję idealny okrąg. Poznajecie już? Dajmy mu chwilę. Dopiero zaczął. Spójrzcie na te idealne linie. Co to ma być? Nie zgadzam się. Czy roboty potrafią tworzyć? Na to wygląda. Ach, cio. Chyba już gotowe. I oczywiście wyszło idealnie. Widzicie? Cóż, ja też coś potrafię. Wystarczy wyciąć odpowiedni kształt. Zobaczmy. Odrobina montażu. I gotowe. Kawałek plastiku i zdjęcie w telefonie. Cyk. Można odrysowywać. Bardzo pomysłowe, prawda? Zaradność zawsze popłaca. Prawie gotowe. Bardzo fajnie wygląda. Chyba. Słabe. I kto wygrywa? Z oczywistych przyczyn Naomi. Niemożliwe. Okazuje się, że warto być pomysłowym. Głupi robot. Twoje miejsce jest w śmietniku, słyszysz? Nie, ty do śmietnika. Ach. Co? Narysowałeś coś dla mnie?
To ma być śmieszne? Technologia mnie zawiodła. I nie ma tu nic do roboty. Fakt, ale podoba mi się ta przerwa. Mam dobre cukiereczki. O kurczę, kto tam jest? To dyrektorka, przyszła tu. No dobrze, a teraz uważajcie. Oto etui na telefon, ozdobiony popyt. Widzicie? Proszę, mam nawet dla was szablony. Szablony telefonów? Też coś? To nie brzmi jak dobra zabawa, ale na pewno cię pokonam. Zobaczymy. Już mam świetny pomysł. O tak, cukierki rozwiążą mój problem. Jak zawsze, zacznę umieszczać je na szablonie. Muszą być ułożone ładnie i równiutko. Okej, wypełnię w ten sposób cały zarys. I to mi się podoba. Cóż, nie będę gorsza. Mam mini wałek, który pomoże mi wygrać. Okej, teraz czas na farbki. Zrobię na wałku pomarańczowe kropeczki. Namaluję cały rządek, a później zrobię to samo z innymi kolorami. Ale ten niebieski jest wyraźny. Wygląda super. To chyba mój ulubiony kolor. Okej, kropki namalowane, czas na wałkowanie. Haha, patrzcie na to. Wyszło rewelacyjnie. Hej, pani dyrektor, skończyłam swój rysunek. He? A tak, rysunek. Niech spojrzę. Okej. Doceniam ten pomysł. Bardzo ładnie. A ty coś dla mnie masz? O, oczywiście. Będzie pani zachwycona moim dziełem. Aj, ale jestem głupi. Nie wierzę, że to zrobiłem. Naprawdę miałem coś fajnego. Przysięgam. No dobrze, już nie płacz. Wierzę ci. Ale to ona wygrywa. Dostałam w nagrodę telefon, ale ekstra. Dziękuję. Teraz mogę się pobawić etui z popyt. I mogę też zadzwonić po jedzenie. Tak, jedną dużą, proszę. Ale szybko! Wspaniała obsługa! O, tak! Czas na pizzę! Wygląda super, a ja umieram z głodu! Momencik, on chyba nadal jest zdołowany. Hej, zamówiłam pizzę! Chcesz trochę? O, bardzo chętnie! Dziękuję! Całkiem ładnie wyglądam. O kurczę, pomalowałam sobie zęby. Może pod takim kątem? Tak jest! Teraz mogę dokończyć rysunek! Ta-dam! I już! Skończyłam portret pani dyrektor! Tak się rysuje podobizny, widzisz? A teraz mam dla ciebie wyzwanie! Pokoloruj to! Cóż, z pewnością będzie to potrzebny makijaż! Jedna kosmetyczka dla ciebie! W porządku! Przybory gotowe do użycia! Zastanawiam się, od czego powinnam zacząć? Może od tego? Uwielbiam wyraziste usta! Są teraz na topie! Ten róż jest cudowny, piękny kolor. A teraz czas na błękit. Do dzieła, nałożę go na powieki. Niebieski z pięknym dodatkiem brokatu. Trzeba też pamiętać o różu. Chcę podkreślić te piękne kości policzkowe. Włosom również przyda się kolorowy akcent. Fiolet sprawdzi się idealnie. Chciałabym mieć takie włosy. Narysuję jeszcze kilka biegów, bo są urocze. Ta-dam! Skończyłam kolorowanie. Ja też już jestem gotowy. Proszę pani, czekamy na werdykt. Uff, chyba trochę przesadziłeś z tym makijażem. Nie chcę na to patrzeć. Za to twój portret wyszedł super. Jest śliczny. Voila, wygrywasz kolejną nagrodę, czyli tę paletę. O tak, uwielbiam robić makijaż. Muszę ją wypróbować. Hej, momencik. To nie cienie do powiek, tylko biała czekolada. Co? Ale co z moim obrazkiem? Cóż, jest na tyle ładna, że dam jej buziaka. Ja ją kocham, nawet jeśli innym się nie podoba. O mamo, zamieniłaś się w klauna i to dosłownie. Co? Jestem klaunem! No dobrze, mam dla was kolejne zadanie, więc się skupcie. Lody w wafelku? Myślę, że dam radę. Czas obudzić kreatywność. Kontury narysowane, teraz wystarczy upiększyć rysunek. Lodzik będzie wesoły i uroczy. Jeszcze tylko kolorowanie, ale nie byle jak. Okej, zobaczymy, czy to zadziała tak, jak myślę. Zaczyna się od niebieskiego, a teraz przechodzi w fioletowy. Muszę tylko ominąć oczka i na koniec różowy, zgodnie z planem. Cudownie, tak właśnie wygląda wspaniały deser. Okej, muszę pokolorować też wafelek. Nie może zostać biały i nudny. Żółty pięknie kontrastuje z resztą. Och, jak on to zrobił? Coś niesamowitego. Zerknę tylko, czy jest równo. Tak, idealnie. Też muszę coś wymyślić. Zobaczmy. Och, właśnie tego mi trzeba. Przepraszam. Hej, mogę dostać tego loda? Nie znam cię, więc nie. Ale ja naprawdę go potrzebuję. Co to ma być? Jest mój! Puszczaj i zostaw mnie w spokoju! Aaa!
Ups, wybacz, bardzo mi przykro. Uff, okej, wróciłam. Czas zabrać się do pracy. Użyję tej taśmy, żeby wafelek trzymał się na miejscu. Chyba trzeba jej więcej. Dodam kawałek jeszcze tutaj. I już, teraz rożek jest zabezpieczony. Super, proszę pani, chętnie pokażę pani moje dzieło. Och, już gotowe? Super. O, czy to można uznać za dzieło? Nie, nie wydaje mi się. Hej, pokaż, co tam stworzyłeś. O, nieźle. To rozumiem. Urocze i kolorowe. Oto twoja nagroda. O, miło. Akurat zacząłem robić się głodny. Uwielbiam lody. Och, ale to jest zimne. Chwila, co się dzieje? Pomocy, zamarzłem. He? Co ci się stało? O, chyba te lody faktycznie były zimne. Ups, i poleciał. Auć, nic ci nie jest? Okej, jestem spakowana i gotowa do drogi. Teraz muszę już tylko włożyć mój wakacyjny kapelusz. Wyjeżdżam, żegnajcie, do zobaczenia, spadam stąd. O, też bym chciała jechać na wakacje. Byłoby super, mogłabym poopalać się na plaży, zrelaksować w słońcu z tropikalnym drinkiem. Ojej, na tej wyspie wiatr jest naprawdę silny. O tak. Hej, hej, znowu odpłynęłaś. Co tam sobie wyobrażałaś? Och, wakacje na plaży, ciepły piasek i rześki wiatr. O, wow, to zainspirowało mnie do stworzenia kolejnego dzieła. Dodam krople farby na czubek noża do masła, a teraz zrobię nim taki wzór na papierze. Gotowe, to jeszcze nic takiego, ale zaraz będzie pięknie. Teraz zanurzę w farbce patyczek do uszu. Narysuję kreskę, a na niej liście. Tutaj na dole też. Spójrzcie tylko, wyglądają jak prawdziwe palmy. Okej, gotowe. Oto mój tropikalny raj. Muszę przyznać, że wyszło pięknie. Wow, cudownie. Zupełnie jak w mojej wyobraźni. Ale przydałoby się tu coś jeszcze. Już bardzo dawno nie malowałam palcami. Ale tej umiejętności się nie zapomina. I już gotowe. O, patrz, dyrektorka wróciła z wakacji. Stworzyliśmy ten rajski obrazek wspólnie. Pracowaliście razem? Co za wspaniałe wieści! Zdrówko! Zatem wygrywacie oboje! O tak! Możemy teraz naprawdę poczuć smak wakacji w tropikach! Dobra robota! Super! Jak narysowalibyście lody? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić inspirujących pomysłów.